Kochanów, tu mieszka Gipley. Pewnego dnia razem z Lumi udają się do kopalni, aby wykopać diamenty. Niestety wpadają do dziwnej cieczy i Gipley zamienia się w rudę diamentu, a Lumi w rudę złota. Czy uda im się odmienić? Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 12 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj jest ze mną... Lumi, hejka! Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, postanowiliśmy, że dzisiaj zbieramy diamenty, ponieważ planujemy zakup nowego auta dla Lumi. Dokładnie tak, Lumi po naszym mieście porusza się właśnie cały czas na płetwie i no teraz... właśnie, w końcu autko, bo powinno mi się przydać. No dokładnie tak, zbierzemy tutaj parę diamentów i udamy się do kozackiego salonu samochodowego, gdzie są same najlepsze autka, takie sportowe, wypasione, wypasy same. Dlatego teraz schodzimy. Dawaj, może idziemy na najniższy poziom, nie Lumi? Co prawda dobra, tutaj jest już trochę diamentów, ale jest sporo górników, którzy nam będą przeszkadzali, może nam będą nawet podbierać te diamenty. Ogólnie, jeśli nam kibicujecie, żebyśmy zdobyli jak najwięcej diamentów, zostawcie już teraz kciuka w górę, wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po nowe super ciuchy i gadżety i oczywiście do każdego zamówienia kolekcjonerska karta z autografem i nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie, ponieważ nasza armia już będzie miała niedługo 1 800 000 subików. Także pierwsze diamenty Lumi ja już biorę normalnie. Nasza kopalnia jest bardzo, bardzo obfita, słuchajcie, w różne rudy. Ty, ja tutaj w ogóle... Ej, patrz, są jakieś drzwi, jakiś blok, jakby zastawił ktoś te drzwi. Ej, o nie, tutaj są pająki jakieś, Lumi. O nie, poczekaj, tutaj... wezmę mieczek. Dawaj, tutaj wezmę. Dawno musiało nie być nikogo, dlatego wiesz chyba co, możemy tak tutaj znaleźć różne ciekawe rzeczy, jest pełno diamentów. Diamencik. Dawaj, Lumi, i złoto. Rozchodzimy o, się może. I teraz, słuchaj, zbieramy dobra, diamenty, ja robimy zawody. Stronę. Kto w przeciągu 5 minut dobędzie więcej diamentów, ten wygrywa. Ja dobra już chyba nie mam 7, słuchajcie. I w sumie myślę, że na Lumi auto bez problemu dzisiaj uzbieramy, bo jak widzicie, naprawdę tutaj w naszej kopalni jest cała masa różnych diamentów, różnych rud i zbytnio nawet nie trzeba się męczyć, żeby je zdobyć. Ej, w ogóle TNT co tu robi? Może się przyda, też TNT bierzemy normalnie, jakiś Ender Chest. W ogóle patrzcie, ktoś tutaj kiedyś musiał być. Nie mam zielonego pojęcia kto, ale na pewno się kiedyś dowiem. Też jest jakaś tutaj skrzynka. Ej, może tu odłożymy sobie diamenty. Na razie, o, złotko też się przyda, hop. Okej. Ej, co to było? Kto mnie tutaj troluje? Ej, jakieś duchy tutaj są? Co jest grane? Ej, wychodź tutaj duchu jeden. Chodź tutaj, cwaniaku. Ej, gdzie są w ogóle moje... Ej, gdzie są moje w ogóle moje diamenty? Ej, co jest grane? Ej! Co ty? Ej, Lumi, to w ogóle twój głos? Ty zostałaś złotem? Ej, to ty, Lumi? Co jest grane? Co ty no mnie tutaj trolujesz? Jak to? Ty zostałaś no rudą? Tak. No tak, teraz ja w ogóle jestem. Poczekaj, mam tutaj coś dla ciebie. To są te twoje diamenciki, które ci zabrałam. No słuchaj, w ogóle poszłam sobie trochę pokopać, choć coś ci w ogóle pokażę. Dawaj, musisz ja to zobaczyć. Poszłam sobie pokopać, tylko tutaj pajęczyny są, więc musisz uważać, dobra, uważać. No i zobacz, jestem sobie tutaj. No i przez przypadek tutaj była taka ciecz. Wpadłam i w ogóle w złoto się zamieniam. Ej, a weź tutaj stań na chwilę. Chodź tutaj, ty, chodź tu to mi wygląda bardzo podejrzanie, Lumi. Teraz nie wiadomo w sumie, jak ty się odmienisz. Tutaj jest w ogóle no nie taka wiem, a weź zobacz tutaj ciecz. Jest takie jakieś dziwne. Ej, w ogóle co ty to mnie jest, tutaj wrzuciłaś, wiesz? Lumi, ratunku. Co jest grane? Ej, ja muszę się stąd wydostać. W ogóle... O nie, tu są jakieś płotki. Ej, w ogóle co jest z moją ręką? Ty diamentem teraz ja jesteś. Ja nie mogę. Zamieniłem się w ludzika diamentowego. Ej, Lumi, czemu mnie tam wypchnęłaś, trolowa, że sama się zamieniłaś? Jak my się teraz odmienimy, słuchaj? Czemu ty, to zrobiłaś? No fajnie tak wyglądamy. Mi się w ogóle podoba, wiesz? Ja... Będzie tak jakoś inaczej, słuchaj, ładniej nawet. Jak teraz będziemy chodzić po mieście, to przecież będą się na nas wszyscy zrzucali. Jesteśmy takim łakomym kąskiem przecież teraz dla każdego górnika i każdego człowieka. Przecież każdy chce wykopać złoto i diamenty. Lumi, co my zrobimy? No, nie wiem, ale nie bądź taki zły,
na mnie. Słuchaj, mieliśmy w ogóle zebrać na twoje auto i teraz jak ty w ogóle się pokażesz? Policja cię zatrzyma, jak będziesz prowadzić auto i co powiesz? Czy dobry, tutaj złoto i prowadzę sobie tutaj. Tak, no i co, nawet prawo jazdy, słuchaj, nie będziesz się zgadzać, zdjęcie w prawo jeździe. Słuchaj, musimy się stąd wydostać jakoś. Nie mam zielonego pojęcia, ale w sumie wiesz co, teraz można potrenować. Idę tu. Dobra, pomóż, uciekaj, Lumi. Musisz mi pomóc. Dobra, ja się tutaj chowam, słuchajcie. W sumie mogę się teraz wkamuflować. Patrzcie, na przykład taki kamuflaż. O, i tak jak Lumi mnie trollowała, w sumie ostatnio też tak się zamienialiśmy, słuchajcie. Napiszcie w komentarzu, jak oglądaliście ten odcinek, jak zamienialiśmy się w różne bloki i trollowaliśmy. W sumie to też fajnie by było wykorzystać. Może tutaj za momencik jakiś górnik przyjdzie, po prostu, albo jakaś górniczka i dzięki temu będziemy mogli ją strollować. W ogóle tu jest jakieś dziwne wyjście. Patrzcie, w ogóle Lumi chyba została, słuchajcie, przegnana przez nich, bo się pewnie rzucili wszyscy na złoto. Ej, ktoś idzie. Dobra, czekajcie. Jeszcze tutaj, szybko, tego sobie wezmę. Okej, okay, to... Ej, co jest w ogóle? Co tu zrobimy, się dzieje? Albo co tu się takiego dzieje dziwnego? Fiament, jak będzie ja nie mogę, no nie dadzą mi normalnie tutaj... No, nie, no pomocy. O nie, ja nie, co ja teraz zrobię, jak ja stąd wyjdę? Dobra. Jak ja tutaj... O, zwolnimy ją. Diament? Dobrze. Diamenta dostałam? Tu jest? Nie, TNT. Ej, ja tu widzę, ja tu chyba kogoś widzę, nie, coś mi się wydaje. Normalnie, zostaw mnie. Tu jest. Nie, kilofem, ała. Muszę go wykopać tutaj, normalnie. Ej, przestań, daj mi spokój. Kim ty jesteś, o co tu chodzi? Daj mi spokój, słuchaj, ja jestem w ogóle G-Play, tylko zamieniłem się normalnie, to jest nieporozumienie. Dobra, ja szybko robię parkoura tutaj, hopsa. Ej, o nie, oni dziwne. Się wszyscy na mnie rzucają. Ej, zostawcie dziwne mnie, to wszystko. Zostawcie mnie, dobra, słuchajcie, musimy uciekać stąd. Wszyscy górnicy się na mnie rzucili. Ej, przepuśćcie mnie, o nie, zwiewamy szybko. Muszę stąd jakoś się wydostać. Tędy może jakoś, hopsa. O nie, dobra, szybko tutaj skakujemy. Mam nadzieję, że mi się uda, słuchajcie, uciec. Ile ja mam? Dobra, trochę mi się uleczyło życie, ale dobra, musimy uciekać szybciutko. Dajcie mi spokój, ja jestem tylko G-playem, słuchajcie, to jest nieporozumienie, ja nie jestem diamentem. Macie tutaj diamenty i mnie zostawcie. Ratunku, pomocy. Szybko uciekam do Lumi, słuchajcie. Lumi, gdzie jesteś? Szybko. Ona przecież też pewnie uciekała. O nie, tutaj jest więcej górników pod jej domem w ogóle. O nie, słuchajcie, to bardzo źle zwiastuje. Teraz w ogóle wszyscy przecież się będą na nas rzucali. Ej, Lumi, otwieraj szybko i zamykaj. Gdzie jesteś? Lumi, jesteś tutaj? W piwnicy w szafie. W ogóle, chodź, Lumi, chodź tutaj. Głosik ci się zmienił i w ogóle ty się zmniejszyłaś jako ten... Jesteś jakąś mniejszą ludą. No, taka malutka ogólnie, teraz mniejsza. Ej, a co jak ty się teraz zamieniamy się w ogóle w bloki? Za momencik, wiesz co, będziemy takim stałym blokiem, nie będziemy już mieli nóżek ani rąk. Co ty na to? Nie, no chyba nie. Wydaje mi się, że chyba aż tak nie będzie. No nie wiem, ogólnie, ale w sumie mi się podoba. Tak, ja bym mogła być cały czas taka... Ja nie mogę. Ładnie. Słuchaj, musimy się teraz chować. O, ty masz fajny kamuflaż. Tutaj jest cała masa górników, którzy w ogóle wiedzą, gdzie mieszkasz i się tutaj normalnie czają, no, rozumiesz wiem, to? No dlatego się schowałam tutaj przed nimi, żeby mi się nic złego nie stało. Ja cię kręcę, to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Co robimy? Masz jakiś pomysł? Może pójdziemy do G-Playki? Ona może jakąś odtrutkę, słuchaj, wymyśli, przecież jest lekarzem. No dobra. To ty idź do niej może, co? Pójdziesz sam, a ja będę się tutaj chować w razie dobra, czego to chowaj się tam wszystkimi. Na tle złota, dobra. A ja tutaj postaram się, słuchajcie, jakoś okay. Po prostu uciec. G-Playka na pewno mi pomoże. Ej, w ogóle, co się stało ze mną? Też się trochę zmniejszyłem w ogóle. Chyba, patrzcie, w ogóle teraz czy ja ledwo co podskakuję tutaj. Ej, ty górniku, cwaniaku jeden, zostaw mnie. Uciekamy szybko do G-Playki. Dajcie mi spokój. Ja cię nie mogę. Najgorzej być rudą. To jest chyba najgorsza rzecz, jaką można być w Minecraft. Rudą, którą każdy chce wykopać. Szybko do szpitala. Mam nadzieję, że dotrzemy i że G-Playka znajdzie jakiś eliksir. Ty, ja może strolujemy G-Playkę. Ty, powiemy. Dzień dobry, tutaj Diamencik przychodzi tutaj na kontrolę. Po prostu lekarską i tak dalej, ale będą jaja, słuchajcie, możemy to zrobić. Puk, puk, jest tam kto? Proszę, zapraszam kolejnego pacjenta tutaj. No dzień dobry, tutaj Diamencik Wiśniewski, witam, dzień dobry, ja zapisany byłem. Co to jest? Nie, no ja dzwonię po ochronę, żeby tu jakiś diament, halo, ochrona. Diament, ja jestem prestiżowym diamencikiem, co jaką ochronę ty chcesz wołać? Lepiej mi badaj tutaj szybciutko maleńka.
co, że ja mam ciebie teraz tak tutaj badać? No, ale kim ty w ogóle jesteś? Chowaj, chowaj te TNT, doskonale widziałam, że masz TNT. Dobrze, to w mam takim razie TNT, kładź się tutaj, kładź się zaraz tutaj. Jestem G-Playka, kim? Ja znam twoje kim? Imię i ja wiem, że ty jesteś G-Playka. A skąd? Ja jestem G-Play, słuchaj, strollowałem cię tylko. Co? Byliśmy w kopalni. Co takiego? I zamieniłem się z Lumi w Rudy, słuchaj, weź mnie zbadaj, G-Playka. No. Musisz znaleźć mi jakieś antidotum, jak mam się odmienić, słuchaj, w siebie z powrotem, bo ja nie mam pojęcia. Ty. No słuchaj, ogólnie ja widzę, że tu jest problem. Ja nie wiem, czy da radę to podtrzymać to wszystko i tak cofnąć, żebyś był sobą, ponieważ ty już chyba będziesz na stałe w ogóle diamentem. Co, szalałaś, dziewczynka? Masz mnie odmienić, masz tutaj jakieś eliksiry, robisz, no, nie wiem, słuchaj, jakiś. Bo w ogóle co się stało? Ja tego nie rozumiem. Wpadłem tak do dokładnie. Takiej cieczy, ona była tam, no, w kopalni i się zamieniłem. Prosta sprawa, nie ma tu filozofii żadnej. Ty, no to musisz mi przynieść tą ciecz. Bo wtedy, no dobra, my zrobimy taką... Mną. Dobra. No. Ja się boję, słuchaj, wszyscy górnicy się na mnie rzucają. Oni po prostu są mega niebezpieczni. Ja po prostu, wiesz co, wymiękam. Każdy chce mnie zdobyć. Odtrutkę zrobimy i powinno być chyba wtedy później, mi się tak wydaje, że... jedziemy, dawaj, dobrze. Szybko. No dobra, dobra, to jedziemy tym autem. Podjeżdżamy tutaj na kozaka i w ogóle, wiesz co, to jest bardzo dziwne w ogóle, wiesz, zjawisko. Ja nie nawet... O, tutaj diamenciki rozkładane. Ej, dobra, musimy uważać. Widzisz, gonią nas G-Playka, stoć. Staj, zostawcie G-Playkę, to jestem tak, ja, diament. Tak. G-Playka, szybko na dół, schodzimy, dawaj. Schodzimy na dół. O nie! O nie, zablokowałam się. O nie, mam jedno serduszko tylko. No to musisz uważać, G-Playka, ja już jestem na samym dole. Muszę ci pokazać właśnie tą kopalnię. Zejdź tu powoli, chodź tutaj, szybciutko. Dobra, pokażę, dobra, ci, gdzie to właśnie miało miejsce. I weźmiemy tą ciecz i zrobisz mi szybko antidotum i mam nadzieję, że mnie, dobra, odmienisz, dobra, bo to... Ty zdolna, G-Playka, jesteś, to szybko to ogarniesz na bank. Dawaj, wbijamy tutaj. Pewnie, idę. W takim razie, no, pokazuj wszystko. Ty, tutaj było przejście G-Playka wcześniej. Ej, naprawdę tutaj było przejście, tutaj w ogóle zostało, no, to zamurowane. No co ty? Ej, ktoś tutaj musiał być, G-Playka, ktoś tu musiał być. Ktoś to zamurował w ogóle. Ej, coś tutaj mi nie gra ewidentnie. Może ktoś w ogóle, to może było ustawione, ja nie mam zielonego pojęcia. Musimy się dowiedzieć, kto za tym stoi. Ty, G-Playka, masz w ogóle to nawet nie mamy wiaderek. Tak, no właśnie tutaj chciałam ci teraz dać te wiaderka, ja nie proszę. Wiem, ale czy wiesz co? Szukam w ogóle teraz tej cieczy, nie mam zielonego Padam pojęcia. Padam na taki pomysł, no, że może ty byś kamerę tutaj rozstawił i zobaczysz, co się, no, tutaj dzieje. Kamery. Bo akurat mam je przy sobie, dobra. Więc tu ci wszystko rzucam. Świetny pomysł, G-Playka. Dobra, to tutaj ustawimy kamerę i zobaczymy, czy ktoś tutaj coś będzie kombinował. Także pierwsza kamera tutaj, drugą ustawię, dobra, tutaj. Zaczaję się po prostu tutaj na tego gagatka, który coś kombinuje. Zobaczę w ogóle, jak do tego doszło, że nagle ta ściana została zamurowana. No i jeszcze jedną kamerę tutaj. A ty, G-Playka, już może... Ej, tej ściany też tu nie było. Tu zostało wszystko, ano, tu zamurowane. Tu było złoto i tu mnie lubi. Faktycznie. Pamiętacie? Dobra, G-Playka, weź tutaj uciekaj, ja tutaj zaraz w ogóle muszę też iść po Lumi, ona się biedna chowa w piwnicy i słuchajcie, gdzieś się musimy tu schować, tam było w sumie fajne miejsce, weźmiemy teraz tą kamerę i będziemy obserwować, czy coś tutaj ciekawego znajdziemy, jakąś poszlakę, czy ktoś się tutaj będzie zbliżał, dobra, także tutaj mamy fajną kryjówkę, sprawdzimy teraz pierwszą kamerę, na razie nic tutaj nie widzę, widzicie, ściana jest zamurowana, nie wiadomo, kto za tym stoi, tutaj mamy podgląd, o, tam właśnie Idziemy Ej, kogoś sobie słyszę. I zobaczymy wszystko. Pierwsza kamera, druga. Jak to teraz będzie wyglądało, no, nie, więc kamery. Jeszcze no, dobra, chwileczkę. Wchodzi. Dobra. Teraz tutaj. No, oj, ktoś tu chyba był. Patrzcie, jakiś no dobra. Co on tutaj A robi? Więc Sezamie, otwórz się. Co? I zaraz się tutaj wszystko nam ładnie... O, proszę, idealnie są Otworzył tutaj przejście. Moje źródełka. Szybko idziemy, no, teraz. Normalnie musimy Pięknie zdobyć... Pięknie to wygląda. Szybko bierzemy tutaj... Wiecie tutaj co, normalnie wiaderka. Zrobimy. Cała naprzód, szybciutko. O nie, on tam jest, słuchajcie, o, teraz... tutaj moje ciecze. Dobra, jeszcze się. Może zrobimy teraz następną, jakąś fajną. Tutaj coś dobra. Wymyślę. Słuchajcie, cyk. Dobra. Dobra, mam pierwszą ciecz. Udało mi się teraz... To już jest? Coś czuję, żeby ktoś tu był. Żeby A nie, się może, tylko mi, nie się zdawało, to, może tu mi się zdawało, dobra, może mi się zdawało. Tutaj mamy drugą kim ty jesteś? Dla Lumi, kim ty dla jesteś? Mnie. Kim ty jesteś? Dobra. Chodź tutaj. A kim, ja tutaj. Kim ty jesteś? To przez ciebie się zamieniłem tutaj w te diamenty, słuchaj, to ty to rozlałeś i tu tutaj kombinujesz. Co ja to w ogóle za ciecze są? Gadaj. Diamenta stworzyłem chodzącego.
A, ja ci nic nie powiem, ale muszę ciebie schwytać i będę ciebie gonił. Zostaw mnie, cwaniaku jeden. Ej, zaraz spadniesz w pajęczynę, normalnie, zaraz spadniesz w pajęczynę. Oddaj te moje ciecze, masz to oddać w tej chwili po prostu, w tej chwili masz mi to oddać. Mam tutaj kamery, mam to nagrane, że ty za tym stoisz, pójdziesz siedzieć, słuchaj, oddawaj, za to, oddawaj te kamery. Zamieniliśmy się normalnie w bloki, nie oddam ci żadnych kamer, szybko uciekamy, słuchajcie. Mamy antidotum, także idziemy szybciutko teraz, musimy znaleźć Lumi po pierwsze. Po drugie idziemy do G-Playki, G-Playka nas szybko odmieni i mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. O nie, znowu się na mnie rzucili, uciekamy szybko. Dobra, teraz zrobimy szybko tutaj rundkę w koło. Ja wam dam, ty wykopacze, zaraz normalnie polecisz na dół, ty. O, prawie zleciał. Dobra, teraz słuchajcie, dobra, nie, wycofujemy się, jest ich tu za dużo, jest ich tu zdecydowanie za dużo. Bo także teraz rundka z rozrywki, patrzcie, G-Playka, słuchaj. I co, masz to wszystko? Pierwsza dla Lumi normalnie, druga dobra. Także masz tutaj dla ciebie. Masz te dwie, słuchaj. Ja się nim może zajmę, co? Oni mnie tutaj normalnie gonią. Ja idę po Lumi, ty rób szybko antidotum. Dobra. A my przyjdziemy po prostu i masz nas uleczyć, słuchaj, zamienić w normalne bloki. Dobra, to ja go biorę, przejmuję. Nie, Jacku, się nim zajmę, ty uciekaj do szpitala, masz nam robić antidotum. Tak, z diamencikiem dobra. Zadzierasz, ty cwaniaku. Ty normalnie kopaczu jeden. No to zmierz się z diamentem i hops. Ja jestem mniejszy, mnie ciężej trafić. Na. Dobra, mam nadzieję, słuchajcie, że Playka szybko przygotuje ten antidotum, a my lecimy szybko do Lumi. Ej, o nie, tutaj jest ich więcej. Zapomniałem ogólnie, że oni są pod domem Lumi i się tutaj na nią pewnie czają cały czas. Ona pewnie biedna tam siedzi na dole. Dobra, wiecie co? A może nawet zamontujemy tutaj kamerę. O nie! Zamykamy. Zamontujemy w ogóle kamerę przed domem Lumi, albo nawet tutaj gdzieś na górze. O, wiem gdzie, tutaj. I po prostu pokażemy policji, że poluje tutaj polują na nas. Okej, także teraz kamerę mamy i możemy obserwować, co się dzieje przed domem Lumi. Idziemy szybko po nią na dół. Ciekawe, czy jest cały czas tam skryta, czy nikt tutaj w ogóle się nie skapnął, że jest. Lumi, jesteś tutaj? Lumi, o, jesteś, siemanko. Lumi. Słuchaj, ogólnie G-Playka już nam robi antidotum, musimy się teraz dostać do szpitala, dasz radę? Dasz radę iść? No, chyba dam, ty w ogóle jeszcze jesteś mniejszy niż byłeś ostatnio. No słuchaj, tak, bo jesteśmy chyba, zamieniamy się, słuchaj, w bloki. Ale tak naprawdę. Tak? Jestem, no to wejdź sobie na dwór, zobaczysz co się będzie działo. O, widzisz? O nie, już przyszedł po ciebie. O nie, serio? O nie, ja nie chcę. Ej, ja co nie ty w ogóle? Chcę, tak, nie. Chodź, idziemy szybko do szpitala, musimy go ominąć. Lumi, dawaj, dobra, uciekamy. Dobra, idę, tego teraz też będę ominać. Będzie dobra? Dla nas antidotum zaraz. Dobra, teraz szybko, długa. Uciekamy, dawaj do szpitala. Ja ci pokażę, gdzie tutaj to będzie. Tutaj idziemy, szybciutko, w prawo, dobra. Okej, hops. I długa, lecimy szybko, G-Playka, mam nadzieję, że... G-Playki, mam problem, w ogóle nie mogę iść, nie wiem, co się ze mną jest grane. W ogóle. Ej, Lumi, no w ogóle... Ej, to jesteś ty, tym blokiem jesteś? O nie, no tutaj... tak, no, a kto inny? Ej, jak to, ty się zamieniłaś w ogóle w blok złota, ty nie możesz teraz chodzić? Co jest grane? No nie, zaraz mogę, w ogóle nie mogę się ruszyć, jak taki po prostu dobra. Posąg teraz czekaj. Się czuję. A będzie boli cię tu, jak cię pyrgnę, jak cię wykopię, słuchaj, da radę cię no. Wykopać? No dobra, to na 3-4, dobra, co? Raz, dwa, to trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, Lubi, mam cię, jesteś sztabką, słuchaj, dobra. Nie przepalę cię na razie w piecyku, ale w ogóle mam ciebie. Mam taką nadzieję. Czekaj, ty jesteś, bo mam dwie tutaj rudy tak naprawdę złota i nie wiem, którą ty teraz jesteś. Jak ja cię teraz odmienię normalnie, ty jesteś rudą. Nie wiem. Ja nie mogę, patrzcie, Lubi została w ogóle rudą złota, ale przecież mnie to też czeka, ja mogę też zostać w ogóle rudą złota. Lumi, normalnie nie wiem, idziemy normalnie teraz do gabinetu G-Playki, ja tutaj normalnie cię postawię i mam nadzieję, że po prostu ona coś wymyśli. Także dobra, G-Playka, gdzie ona jest? Dobra, stawiam cię tutaj, a w ogóle czekaj, nie wierzę po prostu, no nie wierzę, Lumi, ja też zostałam teraz... Zostaliśmy ja tylko dwoma rudami. Ja jestem teraz rudą normalnie diamenta, a ty rudą złota. Co my teraz zrobimy? Myślisz, że G-Playka tu przyjdzie i nas uwolni? Nie wiem, ale czy ona się skapnie w ogóle, że to my? I ciekawe, czy ona będzie też nas tak słyszała, jak my siebie słyszymy. A co jak tak zostaniemy już na zawsze? No dziwne, ja nie mogę ruszyć się, słuchaj. Chcę podskoczyć. Nie mogę, słuchaj, nie mogę ruszać rękami. Ja cię kręcę. No to jestem... chyba to już koniec po prostu. Kamieniną jesteśmy, zostaliśmy jakimiś kamieniami w ogóle. I nie mogącymi się poruszać. Widzowie, jeśli chcecie nam pomóc się odmienić, zostawcie już teraz kciuka w górę, a my się z wami żegnamy. Do następnego odcinka. Pa, pa! Pa!